Hej, z tej strony Rosa, w tym oto materiale przedstawię wam całą fabułę Kitty, czyli kolejna taka ala podróbka naszej Piggy. Jeżeli chcecie więcej Kitty na tym kanale, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Umówmy się tak, że jak wbijecie tutaj 2000 kciuków w górę, to po prostu wrzucę wam jeszcze coś właśnie z tej gry. A dzisiaj przedstawię wam całą fabułę, jak to wygląda, jak wygląda cały ten świat. I dajcie znać, czy ogólnie historia tego świata wam się podoba i czy chcecie o tym coś więcej. Oczywiście przypominam, że jeżeli jesteście nowi na kanale, to zachęcam was do zostawienia suba. Ponieważ ścigamy się z Pandą Gaming, to pierwszy wbije 150 tysięcy widzów. Jeżeli my wygramy, no to Panda Gaming na YouTubie ustawia sobie na 2 dni nasz awatar. Jeżeli przegramy, no to ja ustawiam jego. Także lecimy, wygrywamy i co? Teraz zapraszam was do oglądania tego filmu, a i podajcie przy okazji na kanał Rost CSGO, gdzie wleciał naprawdę fajny filmik z CSK. Linka macie w prawym górnym rogu ekranu. Chapter pierwszy. Dom. W tym oto chapterze nasza myszka przypadkiem natrafia na ser, który znalazł się w domu. W domu niebezpiecznego kota. Owy ser, który znajduje się w domu, był pułapką zastawioną przez kota, ponieważ obok sera była postawiona pułapka. W momencie, kiedy myszka podeszła pod ser, no, niestety pułapka została uruchomiona i na myszkę z nieba, tak magicznie, spadła klatka, która ją uwięziła. Myszka wtedy przerażona krzyczy: o nie, co się dzieje? By the way, mówię myszka, ale jak coś, ta postać nazywa się Pinky. Wtedy podchodzi do niej Kitty, czyli nasz kot, i mówi: ha, 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 złapałem cię! Wpadłaś w moją pułapkę, myszko, jesteś moja! Ja cię już kocham tą fabułę, ale dobra, lecimy dalej. Następnie nasz kotek zabiera ową myszkę z pomieszczenia, z pokoju, w którym znajdował się ser, i przenosi ją w inne miejsce w jej domu. Oczywiście przenosi jej w całej tej klatce, aby myszka sobie nie mogła w żaden sposób uciec. Jednak co takiego owy kotek chce z ową myszką zrobić? Czy chce ją po prostu, no, najzwyczajniej w świecie, jak to ma miejsce, zjeść? Czy może jednak coś innego? Kiedy to wszystko się dzieje, z nory naszej myszy wychodzi inna mysz. Takie kurde dziwny nick, że będę mówił ta mysz, co ma na niebieski kolor niku. Ale serio, jego nick to jest, już wam mówię, po prostu takie set fet. I to, no dobra, będziemy mówić set fet, ale naprawdę dziwny nick. No i dobra, nieważne. Wychodzi ta postać i mówi: Pinky, Pinky, co się stało? Gdzie jest? I wtedy uświadamia sobie jedną straszną rzecz, a mianowicie Kittiego. Dopowiada jednak, że o nie, Kitty, ponownie. Czyli sytuacja już kiedyś miała miejsce, kiedyś wydarzyło się coś ponownie, prawdopodobnie inną osobę, innego członka rodziny naszej myszki, no Kitty po prostu upolowała. Zaraz po tej scence od razu wracamy do sceny z naszą Pinky i mamy tutaj okrzyki help, pomocy, pomocy. Nasza Pinky krzyczy, woła o pomoc. Uwięziona ona jest w jakimś naprawdę dziwnym pomieszczeniu, ale żeby tam się dostać, to trzeba oczywiście przejść mapę pierwszą, chapter pierwszy. Jeżeli uda nam się przejść ten chapter pierwszy, otworzyć drzwi, to dostaniemy się do miejsca, w którym nasza właśnie Pinky została uwięziona. Kiedy uda się nam finalnie otworzyć te drzwi, TestFed znajduje naszą Pinky, która znajduje się w klatce. I oczywiście zaczynają wołać swoje imiona, bo się cieszą, że siebie widzą. Wtedy właśnie TestFed mówi: spokojnie Pinky, nie martw się, zaraz cię stąd wyciągnę, zaraz stąd uciekniemy. Jednak wtedy koci koci łapci, kotek po cichu się skrada i wchodzi do pomieszczenia. Jednak przypadkowo nadeptuje na jakiś pilot a la kontroler, który robi pi, zapala się na zielono. Wtedy właśnie Pinky dostrzega naszą Kitty i krzyczy: o nie, TestFed, uważaj, tam Kitty za tobą jest. Jednak wtedy odpala się przez właśnie ten kontroler sekretny portal w telewizorze do innego miejsca i wszystkich wciąga. Jednak to jest zakończenie podstawowe. Jest jeszcze dostępne sekretne zakończenie z trochę inną fabułą, także lecimy do niego. W sekretnym zakończeniu niby podobnie, bo się witają, ale tym razem nasza Pinky nosi na sobie kaczkę. Jest takie totalne XD. I właśnie owa postać, która znalazła tą Pinky, też ma takie totalne XD w głowie i zastanawia się: ej, ej, Pinky, co to za kaczka, którą właśnie na sobie nosisz? Wtedy Pinky odpowiada: nie uwierzycie. Właściwie to nie wiem, ale coś się tutaj odwala, bo generalnie ty też masz na sobie kaczkę. Ale wtedy on też odpowiada: ale czekaj, przecież ty też masz kaczkę. I to jest taki właśnie taki dialogek, że niby śmieszne, że ty masz kaczkę, ja mam kaczkę. I potem wracają do tego dialogu, że no dobra, ale uratuję cię, spokojnie, nie martw się, zaraz cię uratuję. I wtedy do pomieszczenia nie skrada się, a wbiega Kitty, która ma na sobie kaczkę i krzyczy, a właściwie to pyta ich:
Ej, czemu wszyscy na sobie mamy założone kaczki? Jezu, ta fabuła mnie rozwala, ale lecimy dalej. I wtedy Pinky, czyli ta porwana mysz przez Kitty, odpowiada Kittiemu: Kitty, cicho tam siedź, słuchaj naszego dialogu, a nie się wtrącasz. Nie no, rozwala. Wtedy Kitty odpowiada: no dobra, okej. Wtedy Kitty, mimo że biegła do pokoju, to zaczyna się powoli skradać, mimo że wszyscy o nim wiedzą, i klika w ten kontroler, który uruchamia owy telewizor, który ma w sobie portal. A wtedy, dokładnie wtedy, Pinky, mimo że już wcześniej gadała z Kitty, to krzyczy do swojego kolegi: ej, ziomek, uważaj, za tobą Kitty jest, zaraz cię dopadnie. Jejku, co to jest za fabuła? Dobra, i to jest dopiero chapter pierwszy, co nie? Ogólnie na chwilę obecną możemy wywnioskować, że jest to fabuła komediowa, więc no... Jak jesteście zainteresowani, to pamiętajcie, 2000 łapy w górę i ciśniemy więcej, Kitty. No i dobra, odpala się ten portal i tym razem wciąga ich wszystkich, ale tym razem ubrani są w stroje kaczek, więc no... Brawo, brawo, brawo dla nich, stroje kaczek plus 500 IQ. I na tym właśnie kończy się sekretne zakończenie pierwszego chaptera. Przechodzimy teraz do drugiego chaptera, ale o co chodzi z tym sekretnym zakończeniem? No tak komediowo to zrobili, że mieli stroje tych kaczek i że niby gadają, nie przerywaj dialogów i tak dalej, ale jejku, to jest taka komedia, że mi tutaj głowa wyparuje, mózg się roztopi, jak będę o tym nagrywał, ale jak chcecie i wam się podoba, bo według mnie jest to trochę śmieszne, to... możemy coś takiego robić. Przechodzimy do chaptera drugiego. A więc tak, chapter drugi zaczyna się od tego, że idą sobie chodniczkiem do domu dwie osoby, a mianowicie jakaś tam myszka i Pluton, czyli piesek. Piesek mówi uf, uf, no, bardzo kreatywnie, tak swoją drogą. Na to myszka pod nazwą Mike odpowiada: poczekaj tutaj, Pluton, chwilę, bo już podeszli właściwie do drzwi tego domu, do którego wchodzą. Wtedy w środku tego domu uruchamia się telewizor. Tak, jest to tak jakby druga część tego portalu telewizorowego, więc no, prawdopodobnie zaraz wszyscy z tego portalu wylecą. Myszka Mike odpowiada: ej, co tu się dzieje? Co to było? Pluton oczywiście wysuwa swoją teorię i mówi uf, uf. Wtedy właśnie z portalu wylatuje Kitty, która uderza głową w drzwi i zamyka owe drzwi. Wtedy myszka Mike krzyczy: ej, co się dzieje? Halo, halo, co to się dzieje? Halo, pomocy, ratunku, policja, co tu się dzieje? Ale nie no, w sumie krzyczęła po prostu zdziwienia, co tam się odwaliło, co nie? Pluton na to podirytowany, co tam się odwaliło, jakaś dziwna sytuacja, i wysuwa kurde długi monolog i mówi uf, 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 uf. I tak, na serio, kilkanaście razy to powtórzone jest. Wtedy z portalu wylatuje oczywiście nasz ziomeczek, nasza myszka, która ratowała Pinkiego, ale wtedy wracamy do sceny związanej z myszką Mike'iem, którzy są na dworze, i z pieskiem, który również jest na dworze. Mike krzyczy: Pluton, czyli ten piesek, aktywuj guzik, tak jakby ochrony, który znajduje się w domu, ponieważ ktoś znajduje się w środku. What? Nie wiem, o co chodzi, ale coś takiego się dzieje. Pluton oczywiście idzie to zrobić, ale co dzieje się dalej z naszym Plutonem i myszką na dworze, nie wiemy, bo wracamy teraz do historii w środku domu. Pluton prawdopodobnie uruchamia ten guzik związany z ochroną w domu i no, w domu generalnie wszędzie zaczynają schodzić na dół kraty, zamykać się drzwi, okna i tak dalej, także z środka nie ma ucieczki. Jednak my musimy znaleźć tą ucieczkę i uratować Pinky. Test Fed, no generalnie już tutaj on nie został ogłuszony, Kitty została ogłuszona, bo uderzyła się głową w drzwi, on nie został i mówi: ej, co się odwaliło, gdzie ja jestem? Potem zadaje sobie pytanie: ej, ale gdzie jest Pinky? I wtedy zdajemy sobie sprawę, że kiedy był ten portal i wszyscy się teleportowali, to my z Kitty trafiliśmy do tego domu, natomiast Pinky ją przeniosło do innego miejsca w tym telewizorze, do innego tak jakby świata, bo czy można by to nazwać takimi alternatywnymi światami, nie wiem do końca jakby to można było nazwać, ale mniejsza o to, Pinky znajduje się po prostu w innym miejscu i prawdopodobnie znowu będziemy musieli trafić do tego portalu i szukać naszej Pinky. Oczywiście Testfed zdaje sobie z tego sprawę, Testfed to jest ta nasza myszka, która ratowała Pinky jak coś, i generalnie postanawia odpalić ponownie telewizor, aby po prostu odnaleźć naszą Pinky. Okazuje się wtedy jednak, że telewizor jest wyłączony, więc nasz Testfed musi znaleźć sposób na jego uruchomienie. Wtedy właśnie zauważa, że pod drzwiami leży ogłuszona Kitty i o nie, kurde, Kitty tutaj jest.
no to jednak uruchomienie tego telewizora nie będzie takie łatwe. Jednak jest ogłuszona, dlatego też testpad stwierdza, dobra, muszę się pospieszyć, może zdążę zrobić coś, zanim się ocknie. A więc tak, celem tej mapy jest uruchomienie naszego panelu kontrolnego, aby wyłączyć zabezpieczenia, które uruchomił Mike Mouse i wtedy będziemy mogli użyć dopiero telewizora. Jak wszystko się uda, no to przechodzimy do endingu. I teraz historia endingu. Kiedy już wszystko uruchamiamy, wchodzi do pokoju Kitty i krzyczy: ha ha ha, myślałeś, że uciekniesz przede mną? Co? Taki mądry jesteś? Myślisz, że przede mną uciekniesz? Przede mną się nie ucieka, ziomeczek. Testpad jednak odpowiada spokojnie: ej, chwila, czekaj Kitty. Co to było? Słyszysz to? Kitty odpowiada: myślisz, że co, że ja głupia? Ha? Czy tam głupi, bo w sumie nie wiemy, czy Kitty jest ona, czy on? Dawajcie znać w komentarzach, na tym sobie się nie zastanawiałem za bardzo. I mówi generalnie, że no, nie nabiorę się, nie wpadnę w twoją pułapkę, nie jestem głupim kotem. Jednak tutaj fabuła naszej gry ponownie nas rozwala, ponieważ myszka krzyczy: Kitty, patrz za siebie, szybko, uważaj! Kitty się odwraca, a myszka co wtedy robi? Ucieka! No pozdro, kurde, 600 IQ dla tej myszki. Także hashtag order 200 IQ plus dajemy w komentarzach. Hashtag order 200 IQ plus dla myszki. No serio, rozwaliła mnie tą akcją. Kurde, to jest fabuła taka totalnie komediowa i mi się to w sumie podoba. Nie wiem jak wam, mam nadzieję, że też. Wtedy Kitty odwraca się, patrzy: ej, ale przecież tam nikogo nie było, co mnie tutaj kłamiesz? I daje sobie sprawę: ej, ale gdzie on teraz jest? Zniknął mi. Testfed, czyli ten uciekinier, ta myszka, też również 600 IQ tutaj robi i krzyczy: hej, jestem tutaj! Pozdro, kurde, dla tej fabuły. Jejku, zaraz ja wpadnę przy nagrywaniu tego. Dobra, lecimy dalej. Wtedy nasza Kitty, albo nasz Kitty, podchodzi do Testfeda i kiedy do niego podchodzi, otwierają się drzwi, za drzwiami się pojawia Mikey. Nasza Kitty wpada w kręcący się wirociąg, zaczyna się kręcić i wali głową drzwi, zostaje ogłuszona. Nie mam pojęcia, co tu za dziwne akcje szatańskie są odwalane, ale tak się właśnie dzieje. I wtedy Mikey krzyczy: okej, także teraz wynocha z mojego domu. Jednak wtedy, no niestety, Kitty uderza głową ponownie w te drzwi, zamykając te drzwi i ogłuszając siebie, także no, trochę takie déjà vu. Déjà vu. Zresztą sami wiecie, o co chodzi. Wtedy wchodzimy do telewizora, czyli naszego portalu, jako testfed, czyli nasza myszka, nasz główny bohater i próbujemy znaleźć naszą Pinky. W tym świecie telewizorowym widzimy kilkanaście telewizorów i myślimy, w którym świecie znajduje się Pinky, do którego świata wleciała nasza Pinky. Wtedy z jednego z telewizorów wylatuje Pinky i krzyczy: o, testfed! Następnie mówi: musimy stąd jak najprędzej uciekać. Wtedy z jakiegoś telewizora wyskakuje jakaś robotyczna ręka, która łapie naszą Pinky i wciąga ją do środka. Wtedy my, smutni, źli, krzyczymy: o nie, Pinky! No i co? Idziemy ją uratować. No jednak, ale niestety pech chciał, że wtedy do gry wlatuje sobie Kitty, która wciąga nas do innego telewizora i Pinky znowu znajduje się w innym telewizorze niż my i znowu będziemy musieli przed właśnie naszą Kitty uciekać z innego telewizora, żeby trafić właśnie do tej naszej Pinki, także kolejnego chaptera na razie nie ma, ale jak wyjdzie, to wam o tym nagram, o ile oczywiście chcecie. A mówi do was oczywiście Rost, trzymajcie się i do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku, jak zwykle o godzinie 12, także trzymajcie się, no i hej. PS, dajcie znać, czy chcecie, abyśmy ciągnęli coś jeszcze z tej oto gierki. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just a